Witam wszystkich. Dzisiaj kilka faktów i ciekawostek na temat reniferów. Renifery oczywiście najczęściej kojarzymy ze świętym Mikołajem, ale renifery to nie tylko ciągnięcie sani świętego Mikołaja, ale też fajne, ciekawe i bardzo przydatne dla wielu ludzi zwierzę. Zacznijmy oczywiście od wielkości, a mogą one ważyć od 55 do 315 kg. Mogą mieć od 150 do 230 cm długości, a wysokość to 120-150 cm. Najczęściej samce ważą 160-180 kg, samice 80-120 kg, czyli zwierzęta dosyć duże. Gdzie żyją? Żyją w tundrze i w lasotundrze w Ameryce Północnej i Euroazji. To jest gatunek dosyć mocno rozpowszechniony, przynajmniej był dosyć mocno rozpowszechniony, dopóki człowiek tak mocno nie zaczął w niego ingerować. Należą do jeleniowatych, przepraszam. Samce i samice mają poroże, choć samce mają te poroża większe. I te poroża są zrzucane co roku. Renifery są bardzo szeroko wykorzystywane przez ludzi. To nie tylko mięso, mleko, ich skóry, nawet kości czy też poroża, ale też szereg innych funkcji, które są wykorzystywane przez. Są to też zwierzęta pociągowe, juczne, a nawet wierzchowe. O tym, że są zwierzętami pociągowymi, no to doskonale wiemy. No święty Mikołaj, jego sanie, renifer, no to się oczywiście nam dodaje. Ale przejdźmy dalej. Są to jedyne ssaki widzące światło ultrafioletowe. Okres godowy, wrzesień, listopad. Bardzo ostre walki samców o samice, o harem samic. Ciąża trwa 227-240 dni. Rodzi się najczęściej jedno młode, dwoje młodych bardzo, bardzo rzadko. Niestety, ale bardzo mało przeżywa, dożywa dorosłości. To nie tylko trudne warunki, można powiedzieć, atmosferyczne, bardzo niskie temperatury, problemy z żywnością w czasie zimy, ale też cała masa innych zagrożeń, takich jak drapieżniki. Renifery można podzielić na kilka rodzin. Tundrowy, leśny euroazjatycki i leśny amerykański, czyli karibu. Niektórzy dzielą renifery na, można powiedzieć, aż 20 rodzajów, ale nie będziemy się w to oczywiście zagłębiać. Oczywiście są to zwierzęta doskonale przystosowane do warunków, w których muszą żyć. Z takich ciekawszych rzeczy. Kopyta latem stają się większe, żeby była lepsza przyczepność. Zimą są twardsze. Ich kończyny przy bardzo dużych mrozach, przy naprawdę niskich temperaturach, mogą się wychładzać do bardzo niskich temperatur i w żaden sposób negatywny nie wpływa to na ich, można powiedzieć, stan zdrowia. Są w stanie to zrobić i później te nogi po prostu mogą wrócić do odpowiedniej temperatury, a nie się odmrozić. Do tego odpowiednia pokrywa. Nawet oczy, nos, uszy, to wszystko jest tak zabezpieczone, żeby te zwierzęta mogły przetrwać te naprawdę ciężkie warunki. Żeby zdobyć pożywienie, odbywają naprawdę bardzo długie wędrówki, nawet 5000 km rocznie, można powiedzieć, podróżują, żeby zdobyć żywność. Kolejną rzeczą jest to, że ludzie, którzy w tych regionach północnych, którzy niejako towarzyszyli tym zwierzętom, ponieważ one nigdy nie zostały tak całkowicie udomowione, one są bardziej taką formą pośrednią. Oczywiście wykorzystywaną przez człowieka, ale też na przykład pasącą się, żyjącą, jakby to powiedzieć, w środowisku naturalnym, obok człowieka i tylko niekiedy człowiek nie wykorzystywał z tych zwierząt. Co jedzą? Wszystko, co się da. Oczywiście pokarm roślinny. Niekiedy zdarza się jakąś owada larwę też zjeść, ale pokarm roślinny. W czasie zimy oczywiście jest to bardzo, bardzo ciężkie. Wtedy zjadają porosty. Wszystko, co się po prostu da, mchy, świeższą, młodą korę, tylko żeby przeżyć. Można już powiedzieć, że długo by można mówić, czy to o reniferze, czy o karibu, ale najważniejsze rzeczy już powiedziałem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, spójrz na inne materiały, na inne kanały, udostępnij, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe, tak żeby materiał ten, inne informacje o tym kanale dotarły do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia ponownie.